Cześć, z tej strony Kuba Kaźmierczyk, witam Was serdecznie w recenzji tego maleństwa, czyli RF 16 mm, oczywiście od Canona. Do recenzji zachęciła mnie Fotoforma, sklep fotograficzny, więc jeśli zainteresowani jesteście zakupem jakiegokolwiek sprzętu fotograficznego, dzwonicie do nich, idziecie do nich do salonu, czy to we Wrocławiu, czy to w Warszawie, jak również możecie zamówić w internecie, a jak powołacie się na Edweba, to na pewno przygotują Wam fajną, cenową ofertę, więc zdecydowanie mogę polecić. No i właśnie, teraz się przyjrzymy temu obiektywowi i to jest obiektyw, z którym chyba mam największy taki love-hate, bo kiedy zobaczyłem na początku, jak zdjęcia z niego wyglądają, one były wykorygowane w Lightroomie, ja mówię, o to ja go chyba nie będę odsyłał, bo on jest taki fajny. Tylko później wyłączyłem korekcję w Lightroomie i już mi troszeczkę mina zrzedła, bo on jest zaprojektowany ewidentnie po to, żeby był korygowany elektronicznie, bo optycznie nie jest tutaj rewelacyjnie, ale z drugiej strony mi się wydaje, że ja znam historię powstawania tego obiektywu. Oczywiście ją sobie wymyśliłem, ale myślę, że tak było. Czyli przyszedł pan Yasumoto i mówi do swoich inżynierów: drodzy panowie, musicie mi tu przygotować tani, szerokokątny, ultra szerokokątny obiektyw do pełnej klatki. Chcemy go sprzedawać, żeby ludzie kupowali nasze tanie aparaty i mieli do nich tanie obiektywy, którymi będą mogli robić zdjęcia, a których konkurencja nie ma, bo rzeczywiście tylko Samyang ma 18 mm f2.8 z autofokusem do Sony, no a do innych systemów takiego czegoś nie ma, ani do Panasonica, ani do Nikona. Generalnie jak chcemy szeroki kąt, właściwie ultra szeroki kąt, jeszcze żeby był f2.8 i jeszcze żeby miał autofokus, to musimy wydać na to sporo pieniędzy. Więc tutaj przyszedłem pan i mówił, no musimy mieć tani ultra szerokokątny obiektyw. No a panowie mówią, no panie Yasumoto, my możemy zrobić tanio, ale będzie źle. Albo możemy zrobić dobrze, ale będzie drogo, no bo wiadomo, że L-ki są super drogie, ale są też super dobre. No i pan Yasumoto sobie podrapał się po brodzie i powiedział, dobra, to wy zróbcie, żeby było, no bo za każdym razem będziemy musieli robić taki obiektyw, wsadzać do niego soczewki, ale jak ja raz wydam, pójdę do panów tam z IT, żeby oni mi go wykorygowali programowo, no to ja raz wydam tę kasę, no i później będziemy mogli go tanio sprzedawać, a inwestycja, którą włożymy w wykorygowanie programowe, no to będzie cały czas nam pracowało. No i panowie z działu od optyki powiedzieli, dobrze, panie Yasumoto, my panu zrobimy taki obiektyw. No a pan Yasumoto poszedł tym razem do działu tam od korekcji programowej i powiedział, no panowie, musicie takie coś wykorygować. Oni się złapali za głowę, ale posiedzieli i wykminili, zrobili i nagle się okazuje, że to jest chyba najlepiej wykorygowany programowy obiektyw, z jakim ja się spotkałem. Tak wyglądała ta historia. Pewnie wcale nie, ale tak mi się wydaje, bo Nie znajduję innego wytłumaczenia, żeby można było to tak przygotować. I teraz tak, obiektyw naprawdę fajnie zrobiony, twarde tworzywo, do tego ładny design. Ja jestem fanem designu, jeśli chodzi o RF-y. Mimo że on kosztuje właśnie te 1500-1600 zł, to jest naprawdę fajnie wykonany. Mamy też ten ring tutaj z przodu i on jest nacinany w taki kształt diamentów. Ja to bardzo lubię, to mi się bardzo podoba. Oczywiście nie mamy czerwonego paska, ale pasek jest, taki błyszczący, grafitowy, tytanowy, bardzo fajnie to wygląda. Następnie kolejna część tutaj też tytanowa. No oczywiście ten pierścień może służyć nam do dwóch rzeczy, do ostrzenia, ale wtedy musimy przełączyć się w menu, bo nie ma tutaj AF-MF, jak również do zmiany parametrów, takie jak sobie zaprogramujemy. U mnie to służy za po prostu służy za zmianę temperatury barwowej. No i z przodu, kiedy popatrzymy, mamy zaledwie 43 mm. I to jest super mało, mało popularna średnica, ale możemy tutaj oczywiście dać jakąś redukcję na 52 czy 55 mm i kupujemy tanie filtry, więc wszyscy fotografowie krajobrazowi będą w niebo wzięci, bo nagle się okaże, że nie trzeba ładować kilku tysięcy filtry, tylko wystarczy kilkaset złotych, żeby mieć tutaj wysokiej jakości filtry, bo one są mniejsze, a co za tym idzie, są tańsze. Niestety ten przedni element wyjeżdża nam w tej WFT. Ale to nie jest jakieś, wiecie, no mnie to jakoś tam specjalnie nie boli. Autofokus też mógł być troszeczkę bardziej cichy, szczególnie ciągły, ale też mnie to nie boli, bo ten obiektyw, tak jak wspomniałem, kosztuje super mało, bo on kosztuje 1500-1600 zł, czyli po prostu nie ma takich innych na rynku. Sam bagnet jest metalowy, więc tutaj to trzeba policzyć jak najbardziej na plus, a konstrukcja optyczna składa się z 9 soczewek w 7 grupach. Myślę, że przysłona nie ma tutaj zbyt wielu listków, pewnie to jest, tak jak patrzę, chyba z 7. Pewnie tak, może ciężko powiedzieć, ale ten bokeh jest troszeczkę nerwowy. No i właśnie,
tak jak wspomniałem i żeby nie być gołosłownym, co w tym obiektywie siedzi? No, ma on 16 mm f2.8, będzie, tak jak wspomniałem, pewnie świetny dla początkujących fotografów krajobrazowych, dla fotografów na przykład, dla agentów nieruchomości, jak również taki do zdjęć wakacyjnych, bo jeśli weźmiemy sobie RP 16 i 50, ani nas to nie zrujnuje, i będzie to mały, lekki zestaw, a nadal pełnoklatkowy, więc jeśli komuś zależy na tym, żeby mieć pełną klatkę i lekki zestaw, no to te obiektywy idealnie się wpisują właśnie w takie podejście. No dobra, to zerknijmy, co w tym siedzi, bo zobaczcie, co ja zobaczyłem i mniej więcej po zgraniu tych zdjęć. Co prawda ja już tutaj nałożyłem swoje kolorki i mówię, fajnie, kurczę, to jeszcze jest jakieś tam, no F6.3, trochę domknięta była ta przysłona. Mówię, wrzucę do mediów społecznościowych, jakbym napisał, że to robiłem 15-35 L-ką za 12 tysięcy, nikt by się nie kapnął. Owszem, jakbyśmy to powiększyli jakoś mocniej, no to pewnie byłoby widać, że on nie jest taki ostry. No ale później wyłączyłem te wszystkie korekcje, no i nagle się okazało, że to zdjęcie wygląda tak, a tak wygląda przy F3.5. No czyli jest bardzo przeciętne, właściwie kiepskie, bo zobaczcie, jak wygląda winieta, to jest F3.5, więc i tak ta przysłona jest delikatnie domknięta. Dystorsji tutaj tak nie widać, ale to ten budynek wybaczył tutaj błędy, ale kiedy przeszedłem sobie na przykład do tego miejsca, no to patrzę i mówię, o kurczę, to już tak różowo nie jest, bo mamy potężną beczkę i mamy potężne winietowanie, ale mamy przyzwoitą ostrość w centrum kadru. Rogi no są i zaaberrowane, i nieostre. No ale tutaj właśnie, co zrobił dział IT? Dział IT, czy no ten dział od korygowania po prostu w komputerze, a nie dział od projektowania tych soczewek, posiedział i zrobił coś takiego. I ja mówię, wow. I ja takie coś zobaczyłem od razu, z tego względu, że w momencie, kiedy importujemy zdjęcia, one od razu mają ponakładane właśnie te korekcje. I nagle ta beczka jest super wykorygowana, winietowanie też jest świetnie wykorygowane. Do tego, jakby owszem, zawsze tracimy troszeczkę na jakości w rogach, ale część tych rogów nam po prostu ucieka, prawda? To znaczy ten kąt jest po prostu troszeczkę węższy, przez co my nie widzimy tych takich maksymalnych rogów, więc i tak jest całkiem przyzwoicie. No i tak wygląda po korekcji, tak to wyglądało przed korekcją. No i moim zdaniem na te zdjęcia trzeba, po prostu trzeba stosować te korekcje i ciężko nawet je oceniać bez korekcji, bo one są po prostu złe, ale ta korekcja robi nam robotę. Canon akurat, na przykład ja jestem ciekaw, jakby wyglądały zdjęcia z Olympusów bez korekcji, bo w Olympusie nie da się wyłączyć tej korekcji. Tutaj da się to wyłączyć, da się zobaczyć ten goły plik, w Olympusie się nie da. Tam pewnie też jest dość sporo zrobione na etapie tej programowej, ale mnie to nie boli, no bo jeśli to wygląda dobrze, to czemu ja mam się tym przejmować? I to po korekcji wygląda naprawdę, naprawdę dobrze. Jak to pracuje pod światło? No zobaczmy. Pod światło tutaj mamy zdjęcie z F11 i jest zaskakująco dobrze. Nie mamy jakiejś pociągniętej flary gdzieś przez cały nasz obraz, tylko tam, gdzie jest ten punkcik naszego słońca, mamy tutaj taką flarę, pewnie też miałem jakiegoś lekkiego paproszka. Tak wygląda przy F11, a tak to będzie wyglądało przy F2.8. Ta flara moim zdaniem jest naprawdę nieduża, przyjemna i absolutnie nie mogę tego zaliczyć na jakiś minus. Obiektyw bardzo dobrze pracuje pod światło. No i tu mamy coś, nad czym ja bym mógł się pastwić po prostu, bo no widzicie, jak ta beczka jest potężna. No ale robimy dwa kliki, no i problem jest rozwiązany. Moim zdaniem jest całkiem spoko. Tak wygląda po jakiejś tam delikatnej edycji zdjęcie, tylko jeszcze muszę tutaj włączyć właśnie te korekcje dystorsji i winietowania i aberracji chromatycznej i nagle się okazuje, że wchodząc do jakiegoś takiego dość fajnego, dużego pomieszczenia, jesteśmy w stanie zrobić fajne zdjęcia architektury. Jak wygląda rozmycie? Wygląda całkiem moim zdaniem fajnie, nie robiłem jakichś super bliskich kadrów. Tutaj też powłączam, chciałbym, żebyście po prostu widzieli, jak to wygląda przed i po. Rozmycie wygląda przy takim portrecie, wygląda mniej więcej tak. Jest dość nerwowe, takie bym powiedział cajsowskie. Nie jest takie super miękkie, ale moim zdaniem to też nie można tego liczyć na minus. Ja lubię tego typu rozmycia. Patrzymy na ostrość w centrum kadru i okazuje się, że F2.8 jest tutaj super ostre. Wiadomo, przy F4 byłoby pewnie jeszcze ostrzej, zresztą też zaraz sobie to zobaczymy, ale obiektyw nie ma absolutnie tutaj ziarna mydła, znaczy nie ma tu w ogóle mydła. Czyli mamy
Może super ostre to nie, ale ostre zdjęcie na pewno na f2.8 w centrum kadru jest. Wiadomo, że gdzieś tam rogi będą wyglądały gorzej, to też zaraz zobaczymy. No i tu no niestety przy tym f2.8 widać te ewidentne, mocne niedoskonałości optyczne. Aczkolwiek no, moim zdaniem zdjęcia po wykorygowaniu są jak najbardziej ok. Teraz znowu troszeczkę będziemy się pastwić nad tym obiektywem, bo tak wygląda to winietowanie i ono wygląda strasznie. Ale właśnie w związku z tym, że rozciągamy to, no to po wykorygowaniu wygląda to naprawdę całkiem nieźle. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało na dalszych zdjęciach. Tu było f2.8, f4 już jest mniejsze to winietowanie, f5.6, f8, f11, f16 i f22. Przy F8 jest taki zdecydowany spadek tego winietowania, ale tak jak wspomniałem, tutaj ta korekcja programowa nam załatwia właściwie wszystko, no bo klikam dwa przyciski, ani dystorsji, ani winietowania. Zerknijmy jeszcze na aberracje chromatyczne. No tutaj w rogach no one są widoczne, nie da się ukryć. Mamy i taką fioletową, i zieloną. Kiedy kliknę Remove Chromatic Aberration, no to właśnie tutaj się inżynierowie popisali, bo ona znika. I tak jak wspomniałem, ja nie widziałem, nie pamiętam, kiedy spotkałbym się z tak dobrze wykorygowanym programowo obiektywem. Ok, tutaj znowu jakbyśmy chcieli się pastwić, to byśmy znowu analizowali to zdjęcie, ale już doskonale wiemy, że klikając te dwa przyciski załatwiamy sprawę. No i zerknijmy jeszcze na ostrość w kadrze. Tutaj mamy f2.8, wrzućmy sobie może 100% i ja nie mam żadnych pół zastrzeżenia nie mam do ostrości na f2.8. Przy f4 jest delikatnie ostrzej, ale to przy f2.8 już było naprawdę super. No i później f5.6 też jest dobrze, f8 to chyba taki sweet spot. No i od f11 zaczynamy delikatnie tracić ostrość pod kątem dyfrakcji. No i teraz jak sobie spojrzymy na rogi, no to przy f2.8 to wygląda tak bez korekcji, czyli mamy i aberrację i ewidentnie, no tu jest po prostu źle, tego nie powinniśmy widzieć. No ale jeśli znowu klikniemy, to co mamy, czego mamy nie widzieć, to nam po prostu znika, bo jest gdzieś tam wyciągane. I moim zdaniem śmiało od F4 możemy tutaj mówić o fotografowaniu i rozglądaniu się po całym kadrze, o ile oczywiście wykorygujemy to na etapie programowym. Też tutaj dobrze będzie widać, jak będzie znikała winieta, to jest F2.8, F4, F5.6, F8 i przy F8 tej winiety jest już naprawdę mało, później już tak naprawdę nie robi się za bardzo lepiej. Natomiast tu ewidentnie widać 2.8, 4, 5, 6 i 8. Tak wyglądają z niego zdjęcia. Ja poszedłem z nim po prostu na krótki spacer i ja myślę, że ja go kupię. Dlaczego? Bo jest mały, lekki, a po wykorygowaniu naprawdę fajny. Do tego, tak jak wspomniałem, jeśli dorzucę sobie jeszcze 50 1.8, to będę miał bardzo fajny zestaw na jakieś wyjścia na spacery, gdzie na przykład będę chodził po jakimś ciekawym mieście, i będę chciał zrobić zarówno jakiś detal, gdzie będę chciał coś zjeść, to wtedy użyję sobie 50 1.8, a jak będę chciał zrobić szeroki kadr, zakładam ten i taki zestaw nawet z R5 nie będzie ważył dużo i te dwa obiektywy, 50 1.8 i ten obiektyw, czyli 16 2.8, będą kosztować mnie oba mniej niż 3000 zł, więc naprawdę, naprawdę niedużo. Tyle ode mnie. Od siebie mogę polecić taki największy chyba love-hate, jeśli chodzi o sprzęt ostatni, bo z jednej strony bardzo mi się podoba, z drugiej strony jak zobaczyłem te zdjęcia bez korekcji, to mówię, o, będzie ciekawie, ale z trzeciej strony panowie od korekcji tej w programach zrobili tu kawał dobrej roboty. Pan Yasumoto dopiął swego, a ja Wam bardzo dziękuję i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!